Dzień dobry, nazywam się Henryk Mruk i reprezentuję Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Zapraszamy Państwa do studiowania u nas, a dzisiaj podzielę się pewnymi refleksjami na temat przedmiotu, który prowadzę w tym semestrze. Są to negocjacje na rynkach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o zakres tej tematyki, to zdobywamy wspólnie umiejętności dotyczące tego, jak rozwiązywać różne konflikty, sporne kwestie, prowadząc z sobą dialog. Opieramy się na działaniach etycznych i taką podstawową strategią, którą będziemy realizować, to jest strategia win-win. Wygrany, wygrany, czyli chodzi o negocjacje partnerskie. A zatem będziemy ćwiczyć umiejętności prowadzenia rozmów tak, aby obydwie strony czuły satysfakcję z tego, co zostanie osiągnięte. Będziemy uczyli się też sztuki argumentowania i kontrargumentowania, bowiem porozumienie będzie wtedy dobre dla obydwu stron, jeżeli nawzajem używają argumentów, słuchają tych argumentów i biorą je pod uwagę. Poznajemy wiele technik negocjacyjnych, ćwicząc różne zajęcia o charakterze warsztatowym, czyli dzielimy się na zespoły, mamy przygotowane różnorodne scenki i na podstawie tego omawiamy później efekty naszej wspólnej pracy. Oczywiście, żeby negocjacje były skuteczne, to w dużym stopniu trzeba znać zasady perswazji. A zatem odwołujemy się do technik wywierania wpływu, do różnorodnych narzędzi, sposobów wpływania na rozumienie spraw przez partnerów. Uczymy się też tego, w jaki sposób rozpoznawać blef negocjacyjny, a z drugiej strony stosować różnorodne techniki, które są związane z blefowaniem. To, co jest istotne często w skali międzynarodowej, to fakt, że partnerzy nie są na tym samym poziomie, nie są tej samej wielkości. Bywają sytuacje, kiedy mamy bardzo silnego negocjatora z drugiej strony, na przykład Rosjanie, którzy dostarczają gaz, mają dużo silniejszą pozycję niż Polska, która jest odbiorcą tego gazu. A zatem jak radzić sobie z trudniejszym, silniejszym partnerem? Z jednej strony będą to techniki dotyczące prowadzenia rozmów, ale z drugiej strony też tworzenia koalicji, na przykład budowania różnorodnych struktur unijnych po to, żeby wyrównać szanse w zakresie negocjacji między partnerami. Rozmawiamy również o wielu innych aspektach negocjacji, czyli rozwiązywania problemów, podejmowania wyzwań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, negocjacji zbiorowych, czyli negocjacji ze związkami zawodowymi. Na przykład w tej chwili problemem w Polsce będą negocjacje z górnikami, którzy będą dbali o własne interesy, a z punktu widzenia kraju niektóre przynajmniej zagadnienia mogą wyglądać zupełnie inaczej. To oczywiście w skrócie tematyka związana z negocjacjami, a szerzej zapraszamy u nas na zajęcia. Wszystkiego dobrego. Zapraszam.